Dawid Kubacki zrezygnował z zawodów dla żony. Mimo to stanął na podium. Kiedy Dawid Kubacki dowiedział się o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia swojej żony, natychmiast zrezygnował z zawodów i wrócił do rodziny. Jego decyzję rozumieli wszyscy. Dziś odbyło się wręczenie medali. Słoweński zawodnik Andzej Lanisek zadbał o to, by polskiego skoczka nie zabrakło na podium. Lanisek wyprzedził naszego reprezentanta w konkursie i zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Słoweniec pokazał, że pamięta o wynikach Kubackiego, które prawdopodobnie zapewniłyby mu medal, gdyby nie choroba Marty. Dawid Kubacki znalazł się na podium w Planicy. 20 marca fani Kubackiego byli zaniepokojeni jego nagłą rezygnacją z zawodów. Szybko wyjaśniło się, że skoczek miał niezwykle ważne powody takiej decyzji. Mój nagły powrót do domu, jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze, pisał na Instagramie. Kilka dni później dodał w mediach społecznościowych, dziś dzień zawodów, a dla nas pierwsze zwycięstwo. Marta jest stabilna i każdy dzień przynosi jakiś postęp. Wszyscy, włącznie z kibicami, rozumieli całkowitą zmianę priorytetów skoczka. Dziś jednak wydarzyło się coś niesamowitego, mimo wszystko znalazł się na podium, nawet jeśli tylko symbolicznie. Andzej Lanisek upamiętnił Dawida Kubackiego w Planicy. Dziś w Planicy odbyła się uroczysta dekoracja medalowa. Andzej Lanisek zabrał na nią ogromną tekturową podobiznę Kubackiego, w formacie 1:1. Słoweniec nie krył łez silnego wzruszenia, kiedy stał na podium wraz z wizerunkiem Dawida. Wzruszający moment i Andzej Lanisek, trzeci skoczek Pucharu Świata, wnoszący na podium Dawida Kubackiego. Andzej, serca całej Polski biją teraz dla ciebie, skomentowano na Twitterze profilu Eurosport Polska. Andzej Lanisek o Dawidzie Kubackim. Słoweński skoczek przed konkursem w Planicy ogłosił, że jego zdaniem Dawid powinien znaleźć się na podium. Dla mnie on już zawsze będzie drugim skoczkiem tego sezonu. Pokazał siłę mentalną i fizyczną. Życzę mu wszystkiego najlepszego, tłumaczył. Dzisiaj dotrzymał słowa. Tymczasem fani Kubackiego mogą odetchnąć z ulgą. W rozmowie z portalem Eurosport opowiedział on, jak czuje się jego żona Marta. To, co mnie podnosi, to, że z dnia na dzień są postępy, coś się poprawia, z dnia na dzień jest lepiej. Tego się po prostu trzymam. Nie chciałbym wchodzić w jakieś szczegóły medyczne, wyjawił.